Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący integrację z platformą TradingView. Skorzystaj z promocji i uzyskaj kod na roczny dostęp do płatnej subskrypcji TradingView. Obowiązują warunki. Dowiedz się więcej klikając link w opisie odcinka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj ze mną po raz pierwszy, wielka przyjemność, jest pan pułkownik rezerwy Robert Stachurski, były szef obrony powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kłaniam się panie pułkowniku, bardzo mi miło i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu również. Bardzo cieszę się ze spotkania i możliwości kontaktu z słuchaczami. Tak jest. Ja dziękuję Państwu, że słuchają Państwo nie tylko na YouTube, ale również w innych platformach streamingowych na bieżąco. Dzisiejszy odcinek w formule wideo, też czasami żonglujemy tymi formatami. Dzisiaj temat, który był jeszcze niedawno dosyć tym gorącym na łamach mediów w całej Polsce, bo mowa oczywiście o też zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Jest to niewątpliwie oczywiście o zestrzeliwanie przez Polskę, bo jest to rzeczywiście bardzo złożona kwestia, mająca zarówno chyba strategiczne, jak i polityczne konsekwencje. Dzisiaj parę pytań jeszcze zadam z natury laika, z perspektywy zwykłego Kowalskiego. Wiem, że też takie osoby nas słuchają, które z systemem obrony powietrznej niewiele mają do czynienia lub niewiele wiedzą. I na początku do pana pułkownika pytanie, bardzo ważne, bo czy właściwie, bo jeżeli mówimy o jakimś zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet, to czy Polska ma właściwie odpowiednie systemy obrony przeciwrakietowej, aby skutecznie przeprowadzać takie operacje? Na samym początku, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, ja chciałbym wszystkim słuchaczom wyjaśnić, czym jest w ogóle system obrony powietrznej, bo u nas i w gronie polityków, ale również i wojskowych, którzy mają zarządzać między innymi tym systemem, i rządzą całymi siłami zbrojnymi, często obrona powietrzna jest mylona z obroną przeciwlotniczą, naprzemiennie jest wymieniana obrona przeciwrakietowa i tak na dobrą sprawę dla słuchaczy, którzy nie siedzą w temacie, no może się tak zdarzyć, że ktoś pomyśli, mamy trzy systemy i to jest ten największy problem. Jako były szef obrony powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, skonstruowaliśmy kiedyś takie zapisy, które mówią o tym, że system obrony powietrznej to jest system składający się z kilku podsystemów. Najważniejszym podsystemem w tym systemie jest system rażenia. Na niego składa się obrona przeciwlotnicza i lotnictwo taktyczne, ale również zdobywana zdolność przez Polskę, pozyskiwana zdolność przez Polskę, ta obrona przeciwrakietowa. Dodatkowo jest podsystem wykrywania i ostrzegania kraju czy też wojsk. Tutaj mamy przede wszystkim wojska radiotechniczne, a więc te wojska, które 24 godziny na dobę pełnią służbę w stacjach radiolokacyjnych i przeszukują polską przestrzeń powietrzną, nadzorują tę przestrzeń powietrzną. Oraz system powszechnej obrony powietrznej. To kiedyś też było nazywane powszechną obroną przeciwlotniczą, ale to przede wszystkim jeszcze troszeczkę, jakbyśmy cofnęli się w czasie. Natomiast ja osobiście uważam, że jest to powszechny system, powszechna obrona powietrzna, czyli nic innego jak schrony, ukrycia i zdolności społeczeństwa do przetrwania w przypadku ataku lotniczego na nasz kraj. Oczywiście do tego systemu, podsystemu rażenia ja bym jeszcze dołączył i również to też opisywaliśmy w Szefostwie Obrony Powietrznej, walkę radioelektroniczną, o której tak na dobrą sprawę jakoś wszyscy zapomnieli w tym systemie obrony powietrznej, bo słyszymy, że zakupy są realizowane pod obrony przeciwrakietowej, obrony przeciwlotniczej, kupujemy samoloty, ale nic nie ma o walce radioelektronicznej, która tak na dobrą sprawę jest tym pierwszą linią, gdyby zaatakowały nas jakiekolwiek samoloty, czy też tak jak drony, czy rakiety, która może zakłócać systemy pokładowe tychże środków napadu powietrznego, bo je tak należy nazywać.
które mogą zostać wystrzelone w kierunku naszego kraju. Najważniejszą sprawą, jeżeli mówimy o systemie obrony powietrznej, to chciałbym wszystkim powiedzieć, że system obrony powietrznej nie obroni całego terytorium, bo to też się spotykam z takimi głosami, no czy my jesteśmy bezpieczni. Ja zawsze będę wszystkim powtarzał, że system obrony powietrznej jest do ochrony najważniejszej infrastruktury krytycznej, ośrodków administracji publicznej, które kierują obronnością państwa, stanowisk dowodzenia, ale również do osłony zgrupowań wojsk, które mogą realizować zadania na lądzie czy też na morzu. W związku z powyższym powiem tak. Nie będziemy widzieli nigdzie w kraju utkanych, o tak to powiedzmy, zestawów rakietowych czy zestawów obrony przeciwlotniczej, które będą broniły każdego skrawka ziemi. Czyli tak kolokwialnie rzecz biorąc, nie ma takiej sytuacji, że dom każdego z nas będzie ochroniony przez system obrony powietrznej. Pytał pan o obronę przeciwrakietową. Dzisiaj ten podsystem rażenia, w skład którego wchodzi obrona przeciwrakietowa, no jest w pewien sposób uzupełniany. On od lat jest uzupełniany, bo jeszcze już w 2000, bodajże 8 czy 9 roku zaczęły się prace nad pozyskaniem zestawów rakietowych Patriot. No te zestawy rakietowe później troszeczkę zostały wstrzymane z wiadomych przyczyn. Ja też nie chciał komentować politycznych aspektów tych zdarzeń. Jednakże dobrze się stało, że mimo wszystko ten zestaw, przynajmniej jeden dzisiaj, zostaje wprowadzony na użytek systemu obrony powietrznej. Jednak tutaj należy przede wszystkim powiedzieć o innej sprawie. To, że mamy ten zestaw, on w pełni nie jest jeszcze przyjęty do służby. On powinien zostać, no, czyli wszystkie elementy tego zestawu powinny zostać wprowadzone na uzbrojenie. Żeby pełnić służbę w systemie obrony powietrznej, zgodnie z instrukcją organizacji pełnienia dyżurów, taki zestaw rakietowy powinien być dopuszczony przez dowództwo operacyjne do pełnienia dyżurów, czyli spełniać wszystkie wymagania instrukcyjne. No, do tego wszystkiego obsługa powinna posiadać wiedzę zgodną z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. To jest przede wszystkim ustawą o ochronie granicy państwowej z 12 października 1990 roku oraz znać dobrze sprzęt. No i tutaj kłania się taktyka użycia tego sprzętu. Bo jeżeli powiem szczerze, ja jadę sobie do Warszawy na lotnisko Bemowo, czy przejeżdżam koło lotniska Bemowo, nie tak dawno zresztą tak było, i zestaw rakietowy Patriot, który możemy też wygooglać i widzimy go w Zoomie, jest rozmieszczony na czynnym lotnisku na Bemowie w Warszawie, w środku praktycznie Warszawy, no to ja powiem tak. Kolokwialnie powiem, włos na mojej głowie się jeży, jak widzę takie rozmieszczenie tego sprzętu i pytam się, co on ma chronić. Oczywiście z medialnych przekazów, wszystkich, które gdzieś tam czytamy, chroni przeciwrakietowo Warszawę. No to teraz zastanówmy się chwilę, czy ten zestaw rakietowy ochroni tę Warszawę. Dlaczego? Ano dlatego, że zagrożenie potencjalne, które może zagrażać Warszawie, jest ze strony wschodniej. Babice, Bemowo jest na stronie zachodniej Warszawy. Czyli rakieta, która miałaby zniszczyć potencjalny środek napadu powietrznego, patrz rakietę, taką jak która przeleciała w 2022 roku i upadła pod Bydgoszczą w Zamościu, czy taką rakietę, która też wleciała nie tak dawno, zrobiła jakiś krąg nad Polską, a nawet tego Szachida, który ostatnio prawdopodobnie, o czym pewnie też będziemy rozmawiać, wleciał czy nie wleciał, kto go widział, no to może go zniszczyć na spotkaniu, tak zwanym kursie spotkaniowym nad Warszawą.
Czyli w tym momencie straty, jakie będą na dole, na Ziemi, mogą być naprawdę olbrzymie. Do tego wszystkiego pamiętajmy, że każdy sprzęt, każda rakieta, każde uzbrojenie jest tylko sprzętem i może się zepsuć. I może taka rakieta po starcie, nawet gdyby wystartowała, a dzisiaj jestem w stanie się założyć z każdym, kto umiejscowił swego czasu zestaw Patriot na lotnisku Bemowo, że one nigdy stamtąd by nie wystartowały, bo nikt by się nie odważył na start w odległości około 50 metrów od zabudowań, czy nawet 70 metrów. Tym bardziej ktoś musiałby wstrzymać ruch lotniczy nad tym lotniskiem. A pamiętajmy, że tam General Aviation startuje, tam aerokluby startują, ale tam też startuje LPR i lotnictwo policji. Także tutaj trochę taka pokazówka, jeżeli mówimy o osłonę Warszawy. No i najważniejsza rzecz, ta rakieta może spaść na Warszawę. Na strzelaniach na poligonie w Ustce wielokrotnie widzieliśmy i też mieliśmy takie sytuacje, że rakiety po starcie spadały na plażę czy też bardzo blisko na brzeg. A była też taka sytuacja, ja pamiętam takie sytuacje, że rakieta przeleciała i wpadła nie tam, gdzie powinna wpaść. Czyli traciła sterowność i nie słuchała tak zwanych komend z kabiny naprowadzania. Także tutaj, wie pan, przede wszystkim taki sprzęt, jak mamy, powinien być umiejscowiony przy granicy, wzdłuż granicy. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy, którzy byli z zestawem Patriot swego czasu w Polsce, których też nie chciano na naszym terytorium, no ale chcieli wesprzeć, no wezwano ich w pewnym momencie, zgodzono się i realizowali zadania w systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, bo to jest, był akurat w ten sposób było kierowane. No, realizowali zadania wzdłuż naszej granicy, przy granicy. I ja zwracam szczególną uwagę wszystkich słuchaczy, że wówczas nie słyszeliśmy nic o wejściu czy naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Proszę zwrócić uwagę, że po wyjściu wówczas Niemców, jeżeli cofniemy się historycznie, po wyjściu tego zestawu Patriot niemieckiego natychmiast weszła rakieta. A więc prawdopodobnie na 99% zostaliśmy sprawdzeni, co jest i co osłania naszą granicę. Ostatnie przypadki, które mieliśmy, również są przypadkami, moim zdaniem, ja się już też wypowiadałem w różnych mediach, to też są elementy sprawdzenia. Jaki efekt tego sprawdzenia i jakie wnioski przeciwnik wysnuł? No dzisiaj nie wiemy. Czyli Zobaczymy. to odpowiadając na to pytanie, czyli skutecznie, czy jest przede wszystkim, wracając do tego Tak, pytania, tak. czy przeciwnik mógłby ocenić, że mamy te odpowiednie systemy, że one są rzeczywiście skuteczne, żeby przeprowadzać tego typu operacje. Gdyby pan otworzył swoją szklaną kulę i pomyślał sobie, jakie wnioski mogli wyciągnąć Rosjanie? Znaczy powiem panu i państwu bardzo prosto z mostu. Wnioski, które mogą się im przydać na przyszłość, gdyby faktycznie mogli zaatakować i chcieli zaatakować nasze terytorium. A pamiętajmy, że wojna zaczyna się i będzie się zaczynała zawsze od wywalczenia przewagi w powietrzu, czego przykładem jest Ukraina, bo początki wojny rozpoczęły się od ataku na elementy systemu obrony powietrznej. I wracając do pańskiego pytania, znają przykrycie polem radiolokacyjnym naszego terytorium, zwłaszcza tej części wschodniej. Bo jeżeli rakieta była swego czasu, ja mówię o tej przedostatniej rakiecie, do Bydgoszczy jeszcze może wrócimy. Wykryta na wejściu, później zanikła i prawdopodobnie wyszła też w określonym miejscu, no, została zaobserwowana
Też szukaliśmy tej rakiety jako siły zbrojne, proszę sobie przypomnieć. Teraz Szachid, który prawdopodobnie dron, może inaczej, środek napadu powietrznego lub obiekt powietrzny, wszedł w polską przestrzeń i był, z tego co pamiętamy z wypowiedzi dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, kontrolowany przez trzy stacje radiolokacyjne i wykryty. I jak to dowódca, cytuję, powiedział, miałem go w pełnej kontroli i nadzorze i mogłem zestrzelić. No to w takim razie, gdzie jest ten Szachid? Najprawdopodobniej, i to jest bardzo zła informacja dla naszego państwa i chyba dla sił zbrojnych również, a przede wszystkim dla sił zbrojnych, że Rosjanie mogą znać pole przykrycia radiolokacyjnego naszego terytorium, a więc wiedzą, gdzie są dziury w systemie wykrywania i takim sprawdzeniem również na wejściu widzieliśmy, trzy stacje widziały prawdopodobnie, nagle zanika, a więc musiał zejść niżej, wykorzystać, być tak zaprogramowany, żeby wykorzystać jakiekolwiek nierówności terenu, lasu, w którym nie został wykryty i nie wiemy do dziś dnia, czy tak faktycznie wszedł, czy był, czy nie był. Tu jeszcze jak gdyby jest inna sprawa dla naszego państwa, jak wygląda współdziałanie służb. Bo powiem szczerze, tego szachida, czy tego drona, może tak uznajmy, czy środek napadu powietrznego, powinny wykryć również wieże obserwacyjne Straży Granicznej. One, zgodnie z zapisami ustawy o Straży Granicznej, Straż Graniczna jest obowiązana informować siły zbrojne o wszystkich obiektach, które wchodzą w polską przestrzeń powietrzną do 500 metrów. W związku z powyższym pytanie, czy to było widoczne? No, powiem tak. Dzisiaj nie dam 100%, że weszło, czy przekazywała straż. No, musiałbym mieć dostęp do raportów, czy też do zapisów kamer, czy też do zapisów stacji radiolokacyjnych, tak zwanych kalek, czy obiektywnej kontroli. Wiadomo, z przyczyn, bo każdy powie, że to jest niejawne i jest niejawne. W systemie obrony powietrznej jest niejawne, tak było konstruowane w instrukcji. W związku z powyższym, tu musimy poprawić. Ale najważniejsza rzecz, czego mi zabrakło i czego prawdopodobnie nie ma, nie ma tak zwanych stanowisk pozornych. My zrezygnowaliśmy w systemie obrony powietrznej z robienia stanowisk, tak zwanych stanowisk pozornych, czy radiolokacyjnych, czy wojsk obrony przeciwlotniczej, jak również nie ma manewrów prawdopodobnie. I stacje radiolokacyjne, które powinny być na wzmocnieniu tego czasu pokoju, bo cały system od początku wojny w Ukrainie powinien zostać wzmocniony. Na to powinien być w dowództwie operacyjnym plan wzmocnienia, tak jak wykonywaliśmy plan na Euro 2012, później na szczyty NATO, na Światowe Dni Młodzieży, czy na wizyty nawet prezydentów, czy też jakiekolwiek takie uroczystości i polityczne, które gdzieś tam są robione, prezydencja polska, to wzmacniany był system obrony powietrznej i takowy plan powinien też być gdzieś w dowództwie operacyjnym zatwierdzony przez ministra obrony narodowej. Panie pułkowniku, to w takim razie skąd się biorą te całe dyskusje na temat tego, że no Polska miałaby w jakiś sposób również chronić Ukrainę, aby wspierać Ukrainę, a jednocześnie też no, nie bezpośrednio angażować się w działania zbrojne? Znaczy, nie można mówić o wspieraniu Ukrainy w zwalczaniu, bo o tym pewnie pan mówi, w zwalczaniu środków napadu powietrznego, nie mówiąc o angażowaniu się w konflikt. Oczywiście nie tak dawno minister spraw zagranicznych mówił bardzo dużo na ten temat, zresztą pan generał Koziej również jest jak gdyby takim prekursorem tego, żeby zwalczać to, co leci w kierunku Polski. No niemniej jednak, ja powiem w ten sposób, technicznie jest to możliwe. I można byłoby to technicznie zrobić, ale to wymaga po pierwsze
wielu uzgodnień, wielu aktów prawnych, a druga sprawa, pamiętajmy, że my jesteśmy w sojuszu NATO. Owszem, zgodnie z konstytucją mamy obowiązek obrony naszej ojczyzny. Siły zbrojne mają obowiązek obrony suwerenności, niepodległości i tak dalej. Niemniej jednak, proszę zwrócić uwagę, dokument, który reguluje ochronę naszej przestrzeni powietrznej, jest to dokument, ustawa o ochronie granicy z 12 października 1990 roku. Ale o ochronie granicy państwowej, a nie przed granicą. Druga sprawa. W tej ustawie, gdy wejdziemy i zobaczymy od artykułu 18b, nie ma nigdzie zapisu, że możemy robić coś, czyli wojsko może działać, neutralizować jakiekolwiek środki napadu powietrznego czy obiekty powietrzne przed granicą. Ten obiekt musi, i powtarzam to z pełną odpowiedzialnością i z wykrzyknikiem, musi przekroczyć granicę Polski. I jeżeli tego prawa nie zmienimy, no to powiem szczerze, dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, który jest odpowiedzialny w imieniu ministra za ochronę granicy państwowej przestrzeni powietrznej, bo odpowiedzialnym z tą ustawą, którą wymieniłem, jest minister. Jego zadania wykonuje dowódca operacyjny. No nie wiem, czy się zdecyduje na wydanie zgody. Zresztą nie ma podstaw prawnych do wydania takowej zgody, żeby zestrzelić coś nad Ukrainą. Ja powiem w ten sposób. Do Euro 2012, taki przykład dam, robiliśmy wspólne działania, wykonywaliśmy z siłami powietrznymi Ukrainy, ale wcześniej uzgadnialiśmy porozumienie do działania. Oczywiście można było zrobić coś takiego i wykonać w czasie Euro, gdyby był przykładowy naruszyciel przestrzeni powietrznej, cywilny statek powietrzny, zwany potocznie Renegade. Na Ukrainie była to zagroza, nie Renegade. Można było go przekazywać. To znaczy, nasze polskie statki, według tego porozumienia, para dyżurna, która by kierowała, zmusiła do wlotu w przestrzeń powietrzną Ukrainy, jakiś statek powietrzny, cywilny, uprowadzony i tak dalej, mogła wlecieć tamtą przestrzeń powietrzną i odwrotnie, ich para dyżurna mogła wlecieć. Ale nie mogły te pary również stosować uzbrojenia typowo ostrzegawczych strzałów, czy nawet zestrzelić. To już leżało w gestii państwa, na którego przestrzeni powietrznej coś było. Zresztą statki powietrzne państw Traktatu Północnoatlantyckiego również mogą wlatywać w polską przestrzeń powietrzną i wykonywać, będąc z Niemiec, w polskiej przestrzeni powietrznej startując, gdyby coś się działo. Bo pamiętajmy, że misje air policing, które są organizowane w ramach systemu obrony powietrznej, mają też obowiązek wspomóc pilota, bo może być utrata łączności, może być utrata orientacji w przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli byśmy wrócili do tematu zestrzeliwania, i tutaj bardzo też proszę słuchaczy, bo często i dziennikarze, i politycy mówią o strąceniu. Ja zawsze mówię, i to wykładowcy też Akademii Obrony Narodowej, którą kończyłem, mówili, że strącić to można gruszki z gruszy albo kasztany z kasztanów, tak? No i taka prawda, i pamiętam, każdy z nas, taka dygresja, jak mówił, cokolwiek strącić, no to już nie zaliczał danego przedmiotu. Trzeba było iść do poprawki. Zestrzeliwuje się, neutralizuje, przeciwdziała. I powiem w ten sposób. Owszem, politycznie, tak na samym początku pan powiedział, że to może być polityczne, bardzo istotne lub strategicznie. Na pewno politycznie wyszłoby w ten sposób, moim zdaniem, że Polska się angażuje coś takiego. Zresztą odpowiedź bodajże Rosjan po wypowiedzi pana ministra Sikorskiego była taka, że jak będzie lecieć coś do Królewca, w stronę Królewca, to również może dojść do zestrzelenia.
Teraz ja też zadaję sobie takie pytanie, bardzo porównawcze. Wielu zwolenników zestrzeliwania rakiet, czy też środków napadu powietrznego, ogólnie rzecz biorąc, z terenu Ukrainy, które lecą w kierunku Polski, już z terenu Polski, ale nad Ukrainą, no to teraz zadaję sobie pytanie, jeżeli czołg z literą Z rosyjski będzie jechał w kierunku polskiej granicy, ale nie przekroczy tej granicy i nie będziemy wiedzieć, czy przekroczy na pewno tę granicę, czy też będziemy do niego strzelać? No raczej podejrzewam, że nie i nikt nie chce podjąć tego tematu. Bardzo istotnym elementem w temacie zestrzeliwania nad Ukrainą w systemie obrony powietrznej środków napadu powietrznego jest kierowanie i dowodzenie. System obrony powietrznej jest takim specyficznym systemem, poza tym, że to jest jedyny system wojskowy, który w czasie pokoju może użyć uzbrojenia, używa uzbrojenia i może doprowadzić do zestrzelenia jakiegoś statku powietrznego, czy też w ogóle środku napadu powietrznego, musi być dowodzony przez jedną osobę. Proszę zwrócić uwagę, są stanowiska obrony powietrznej na Ukrainie, czy w Ukrainie może w ten sposób, ale jest również Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego, ale jest również stanowisko połączone operacji powietrznych KAOK IDEM w Niemczech, to jest stanowisko natowskie. My jesteśmy w systemie, zintegrowanym systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, tak zwanym NATINAMDS, jako Polska. Ukraina nie jest. Nie posiada tych informacji radiolokacyjnych, które posiadamy my, na przykład z AWACS-a i z systemu natowskiego, do systemów zautomatyzowanych jest wprowadzane. Ten temat już żeśmy rozpatrywali również przy euro. I cokolwiek, co mogliśmy sobie przekazywać, to było nic innego jak tak zwane fonicznie, ręcznie. Wykryliśmy, brało się telefon do stanowiska w Lwowie czy w Winnicy i COP dzwonił, czy też dyżurny dowódca obrony powietrznej lub starszy dyżurny operacyjny z COP-u. Mamy taki obiekt, wykryliście, oni wykryli. To była taka rozmowa. Natomiast w ferworze walki, jaki jest nad, może inaczej, w przestrzeni powietrznej Ukrainy, ktoś musiałby wskazać, czy faktycznie rakieta, ustalmy, rakieta czy dron, leci w kierunku Polski i czy będzie Ukraina przeciwdziałać. Obrona powietrzna Ukrainy przeciwdziałać w stosunku do tego, czyli tak zwane rozdzielenie zadań. Kiedyś to się też mówiło, strzelasz do prawego, do lewego, taką, a nie inną ilością rakiet. Natomiast Polska musiałaby też wiedzieć, czy to faktycznie wleci, czyli z informacji ukraińskich, bo równie dobrze rakieta może być tak zaprogramowana, czy taki dron, że on zbliży się do granicy, przypuśćmy, do tych 15 kilometrów, do tak zwanej strefy identyfikacji obrony powietrznej, ADIS, i zawróci. Równie dobrze może, tak, proszę. Nie, proszę, proszę, proszę dokończyć, tak? I zawróci, i weźmie kurs znowu na Ukrainę, tak? Teraz pytanie, jeżeli my wystrzelimy rakietę, czy ze swoich systemów, czy też, no dobrze, posłuchano Polski i głosów Polski i NATO, zakładamy, wchodzi na nasz teren i z naszego terytorium. No i teraz od tej rakiety ja troszeczkę może zachowawczo podchodzę, ale ginie, spada na szkołę. Rakieta natowska, czy patrz, polska typowo, tak? Na szkołę, czy na szpital, czy jakaś grupa ludzi ginie. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Myślę, że to byłaby tak zwana. No, ucieszyłby się prawdopodobnie Putin z takich działań, tak? A myślę, że mogliby się zacząć bawić i takie niuanse były. Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby tak rozstawić zestawy rakietowe czy artyleryjskie na terenie Polski, żeby w tej strefie 15-kilometrowej, w strefie identyfikacji obrony powietrznej, po zidentyfikowaniu celu, rozpoznaniu, nawet tym wizualnym, o którym mówił tutaj też dowódca
operacyjny rodzaju sił zbrojnych, że nie miał zwizualizowanego celu i nie wiedział dokładnie, czy to jest, dopiero wówczas przeciwdziałać, a nawet zestrzelić. Chciał pan o coś zapytać? Chciałem zapytać właśnie o tę współpracę polsko-ukraińską, bo żeby też chronić niebo, czy ona właściwie istnieje, bo wspomniał pan pułkownik o jakiejś komunikacji pomiędzy stronami. Znaczy, ja też sobie zadaję pytanie, i też w stosunku do tego, co wydarzyło się i z jedną rakietą, z drugą rakietą i z prawdopodobnym dronem, czy ta współpraca i wymiana informacji nadal istnieje? Czy jest jakieś porozumienie? No, oczywiście siły zbrojne nie odpowiedzą panu, bo powiedzą, że tak współpracujemy, ale nie powiedzą jak, no bo to porozumienie będzie niejawne. Zawsze najlepiej jest rzucić coś, co jest. Co robimy? Siły zbrojne są specyficzną instytucją i większość rzeczy jest niejawnych, objętych klauzulą, i wtedy nie, to my nie możemy rozmawiać. Ja powiem panu w ten sposób: jeżeli zobrazowania natowskiego, sytuacji, tego, co się może wydarzyć na granicy, nie ma Ukraina, tylko polega na swoich stacjach radiolokacyjnych, na swoich systemach przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, no to ta informacja mogłaby do Polski dotrzeć na zasadzie: słuchajcie, wykryliśmy, jest coś. Tu jest potrzebne takie ogólne działanie. Po pierwsze, faktycznie Szefostwo Obrony Powietrznej, Dowództwo Operacyjnego i samo dowództwo, ale również Sztab Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej powinno porozumieć się z Ukraińcami i tę wymianę informacji w taki, a nie inny sposób skonstruować, o może w ten sposób. Tak, żeby ta wymiana informacji, nawet gdyby to miała być taka, że ja do pana zadzwonię, pan do mnie i leci coś, albo rozpoczął się atak, i wtedy należy włączyć wszystkie systemy, które są w dyżurze, wprowadzić w gotowość określoną i śledzić tę przestrzeń powietrzną. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, a nie innej, to no, przeciwdziałać. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na tę wizualizację, o której mówi dowódca operacyjny. Komunikaty, dobrze, że te komunikaty są przekazywane nam, społeczeństwu, czy na platformie takiej, czy na takiej w mediach społecznościowych, że podniesiono lotnictwo, że będzie duży hałas i tak dalej. Ja powiem panu, jako przeciwlotnikowi, to mi brakuje i temu człowiekowi, który gdzieś tam konstruował ten system obrony powietrznej, pisał różne dokumenty, łącznie z nowelizacją tej ustawy o ochronie granicy. Brakuje tego, że my tylko opieramy się na lotnictwie i brakuje OPL-u. Bo w systemie obrony powietrznej, jeżeli byśmy tam rozstawili jakiekolwiek zestawy, a mamy pilice, mamy inne zestawy, które posiadają optykę i one mogą wizualizować, aczkolwiek, proszę zwrócić uwagę, znowu też nie ma zapisów w ustawie o ochronie granicy o tym, że takie środki mogłyby uczestniczyć i na ich podstawie przyjmujemy, że jest wizualizacja, bo dowódca operacyjny opiera się na artykule 18b ust. 2, w którym to lotnictwo wykonuje. No powiem szczerze, F-16, dron na wysokości 100 metrów czy niżej, no nie do końca jakoś tak, wie pan, lotnictwo mogłoby wykonać to zadanie, chyba że jest to lotnictwo śmigłowcowe. I teraz zadaję sobie również pytanie, ale również dowódcy operacyjnemu czy ministrowi obrony narodowej: czy my na granicy z Ukrainą mamy w systemie lotnictwo śmigłowcowe, które może pełnić dyżury i również na odpowiedniej wysokości zwalczać taki cel i rozpoznać ten cel? Słucham pytania, bo Ja właśnie tak myślę, żebyśmy zmierzali powoli do podsumowania. Chciałbym jeszcze może na zakończenie w takim razie, bo tutaj pojawiają się, wspomniał też pan pułkownik o kwestiach natowskich, tak? Czyli stanowisko NATO w sprawie obrony przestrzeni powietrznej Ukrainy przez kraje członkowskie jest dzisiaj spójne.
Chyba, tak z tego, co się orientuję, również ważna jest współpraca w ramach NATO, zgodność z międzynarodowym prawem. No i cóż, aczkolwiek z drugiej strony też skuteczna obrona przestrzeni powietrznej Ukrainy mogłaby przyczynić się do ochrony zarówno ukraińskiej infrastruktury, jak i naszej, naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski. Znaczy powiem w ten sposób. Oczywiście, z tym, że jestem zwolennikiem wsparcia Ukrainy i wsparcia systemu obrony powietrznej, ale przede wszystkim środkami, czyli sprzętem. I to trzeba robić, jeżeli tylko państwa posiadają możliwości, które mogą wspomóc organizację systemu obrony powietrznej Ukrainy, gdzie słyszymy również, że ten system jest dość skuteczny. Aczkolwiek no, trzeba byłoby to wszystko policzyć i faktycznie zobaczyć, czy jest aż tak bardzo skuteczny. Zresztą no, są zniszczenia, czyli nie wszystko zostaje zestrzelone przez ten system. Niemniej jednak nadal będę mówił, że po pierwsze, nasz system musi być sprawny. Nie możemy go rozbrajać nawet kosztem Ukrainy, a powiedzmy sobie szczerze, pomimo że posiadaliśmy i posiadamy stary sprzęt i coraz do nowego jeszcze troszkę czasu, żeby był w pełni ukompletowany, no daliśmy ileś zestawów, które bronią też i poszły bronić przestrzeni powietrznej Ukrainy. Niemniej jednak my, jako Polska, mając na uwadze to, że jesteśmy tym przygranicznym krajem, który może w każdej chwili coś się może wydarzyć. Zresztą ja nie mówię, że specjalnie Rosja zaatakuje Polskę, ale będzie testować, będzie coś robić. Powinniśmy też wystąpić do sojuszników o wsparcie, tak jak było z zestawem rakietowym Patriot. Owszem, na pewno, tak jak powiedziałem, technicznie jest to do zrobienia. Czyli to zestrzelenie z Polski w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Niemniej jednak tu jest wielka rola polityków, którzy powinni usiąść, rozmawiać, ale państw natowskich i Ukrainy. I jakie, przede wszystkim, jakie implikacje dla naszego kraju będzie miało takie, a nie inne działanie na granicy. Zastrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą przez Polskę to temat delikatny. Myślę, że też niesie konsekwencje prawne, militarne, również o dyplomatycznych, o których dzisiaj nie wspomnieliśmy. Myślę, że też decyzja przez stronę rosyjską mogła być uznana za eskalację konfliktu. Może tutaj pojawiają się hasła o wciągnięciu Polskę w bezpośrednie działania wojenne. Też ważnym aspektem jest oczywiście konsultacja z NATO oraz ocena przede wszystkim, czy Polska dysponuje odpowiednimi systemami obrony. A dzisiaj na ten temat służył nam wiedzą pan pułkownik rezerwy Robert Stachurski. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.